Czcigodni widzowie, straszliwa wieść gruchnęła, jak z jasnego nieba grom. Oto brat nasz, Tomasz Sommer, powiadam brat, dlatego że wszyscy ludzie nimi są i siostrami, jeśli chodzi o niewiasty. Nasz brat Tomasz Sommer począł bezeceństwa wyprawiać, strony dla dorosłych oglądając. Nurza się w grzechu, straszliwa to wieść. Zachciewa się stron dla dorosłych, bracie? Czy ty dorosłeś do zbawienia duszy swojej pomniej lepiej? Czy ty gotów jesteś na nieśmiertelność żywota swojego? O służbach prawi brat, Somer, że to mistyfikacja. Lepiej pomniej na służby anielskie, anielskie zastępy, które przed obliczem świętego Piotra ciebie postawią. Gęsto będziesz się tłumaczył. Bo dla takich grzeszników zatwardziałych niebieskie wrota zamknięte są na cztery spusty. Do piekła strącon będziesz, jeżeli w grzechu, pokus cielesnych, straszliwych, bezeceństw nie wyzbędziesz się. A tam już w piekle lucyfer i jego świta, kary i męki piekielne przygotowali dla takich grzeszników. Pomnij o tym, kiedy znów pokusa cielesna przyjdzie. Kiedy znów bezeceństwa będzie chciało się wyprawiać. Pomnij o tym, bracie. Dusza Twoja jeszcze do ratunku może być przeznaczona. Ale zejdź zstąp z tej grzesznej ścieżki na drogę czystości, na drogę wierności. Nie pomnisz już, co na mojżeszowych tablicach zostało wypisane ręką najwyższego? Nie cudzołóż wszak brzmi przykazanie święte. Jeżeli jeszcze raz przyjdzie pokusa, myśl o piekle, bracie. Myśl o tym, że zbawienie ciebie czeka, a jeżeli nie, jeżeli nie pójdziesz drogą świętości i czystości, jak powiadam, marny los czeka Twoją duszę. Nie wymyślaj. Bracie, nie mów o mistyfikacjach, gdyż przed ręką Pana nic się nie ukryje i przed Jego wzrokiem. Zamiast bezeceństwa wyprawiać i oglądać, pacierz zmówić, krzyżem poleżeć w kościele, dla proboszcza jakiś datek przeznaczyć, bądź też dla biskupa ordynariusza, jeżeli grzech cięższy był, a w tym przypadku... Chyba o tym można powiedzieć.